Ponownie Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, Ryszard Czarnecki, Tomasz Rzymkowski, Adam Borowski, który, jak twierdzi, krew mu się zagotowała w poprzedniej części. Tak, co tak zagotowało krew Adama Borowskiego? Tak, zanim przejdę do tej części, która zagotowała moją krew, to powiem tak. Ja szedłem do okrągłego stołu, nie uczestniczyłem w nim, ale byłem aktywnym działaczem podziemia i mimo, że w Solidarności Walczącej, która ogłaszała bojkot, wtedy się nasze drogi rozeszły i ja poparłem, bo wiedziałem, w jakim marnym stanie jest podziemie, prawda, i że nie jesteśmy w stanie ich pokonać, że trzeba z nimi rozmawiać jak terrorysta, jak policja rozmawia z terrorystą, prawda, terrorysta trzyma broń. Czyli to trzeba... Hadek Czarnecki zbojkotował okrągły stół, a ekstremista Solidarności tak, Walczącej poszedłem. Adam Borowski poparł okrągły stół. Tylko jeżeli ktoś sobie zada trud i przeczyta umowy okrągłego stołu, one nie zostały dotrzymane w prawie żadnym punkcie. Mówię o tych ekonomicznych, prawda, rzeczach, jak Polska ma się rozwijać i tak dalej. Oczywiście komuniści nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. My żeśmy wiwatowali po 4 czerwca i liczyliśmy na to, że te zmiany będą prawdziwe, prawdziwe. Znaczy, że wybory 4 czerwca anulowały de facto układ okrągłego stołu, de facto, bo tak. Społeczeństwo nie chciało już układu stołu, chciało ich pogonić. Stołu. Natomiast od pierwszego momentu po prostu łamano umowę. W pierwszej turze skreślono listę krajową, prawda, i zmieniono ordynację wyborczą w trakcie wyborów, prawda, co jest w ogóle... I powołano de facto, i powołano te, bo oni już nie byli w ogóle jedna sprawa. Wybierani. Wszystkich, którzy demonstrowali przeciwko wyborowi Jaruzelskiego, to jest pierwsza zdrada, kiedy wybrano Jaruzelskiego, prawda, na prezydenta, to jest pierwsza zdrada. Mnie, żołnierza w podziemia, po prostu... Poczułem się zdradzony, prawda? Jak to możliwe? Po części głosami Solidarności, bo nagle się okazało, że te głosy były ważne i mogliśmy nie dopuścić do tego, żeby zbrodniarz był prezydentem. Wybraliśmy go jako naród, wybraliśmy go niestety prezydentem. Następnie, bo a propos pana prezydenta i pana Mazowieckiego. I co się stało później, prawda? Palono dokumenty, prawda? I tych, którzy z Młodzieży Federacji Walczącej, którzy to wykryła, na nich posłano policję już. Na nich posłano policję. Za pierwszego rządu, prawda? W lipcu, już po wyborach, zamordowano księdza Zycha. W trakcie okrągłego stołu zamordowano księdza Niedzielaka i księdza Suchowolca. Po prostu służby hulały, po prostu przygotowywały sobie grunt do tego, żeby tutaj rządzić w dalszym ciągu, i to nie był pierwszy rząd. I mogę różne rzeczy rozumieć, kiedy ministrem był pan Siwicki czy MONU, prawda, a Kiszczak MSW, to jednak przyszedł moment, że wyprowadzono flagę, sztandar PZPR-u. Byłem pod salą kongresową i mnie tam lano po prostu. Policja mojego rządu mnie tam lała, po prostu zwyczajnie dostawałem pały na plecy, ponieważ protestowałem przeciwko i to, co się zakotowało we mnie, kiedy słyszę pana prezydenta, to z pierwszą częścią jego wypowiedzi zgadzam się, bilans jest dodatni. Dodatni jest. Nie wiadomo, jakby było, my żeśmy w końcu, późno bo późno, ale żyjemy w wolnej Polsce i możemy kształtować tą Polskę na miarę naszych marzeń, prawda? Mamy taką możliwość. Wybraliśmy rząd dobrej zmiany i mamy taką możliwość. Natomiast z drugą częścią wypowiedzi, że z tego powodu należy postawić pomnik panu Mazowieckiemu, to nie ma takiej zgody, po prostu nie ma. Mecenas Olszewski, tak, to jest postać pomnikowa. Chciałbym panu prezydentowi przypomnieć, prawda, co pisał o biskupie Kaczmarku, jak haniebne teksty pisał o biskupie Kaczmarku. Mówimy teraz o Tadeuszu Mazowieckim. Tak. Przypomnieć, jak haniebne teksty pisał o żołnierzach wyklętych w takiej swojej książeczce, był współautorem, prawda, że wróg ciągle ten sam, prawda. To jest i mało tego, ale gdyby jeszcze chciał odpracować tamte grzechy właśnie służbom III RP, prawda, służbom, i nie dopuścić do, przez za jego rządów działy się te rzeczy, o których mówiłem, i te, o których mówił, już nie będę powtarzał, bo chcę, żeby pozostali goście mówili. Wszystko to, co się stało z polską gospodarką, to o czym mówił pan największy Macierewicz. Spadek gospodarczy właśnie to jest rząd Mazowieckiego.
zatrzymany notabene za czasów rządu Jana Olszewskiego. Tak. Co może bardzo mało się o tym mówi. Mówimy o teczkach, o geopolityce, a przecież sukcesem rządu Olszewskiego było to, że oni zatrzymali katastrofę gospodarczą. No i obłędną politykę Balcerowicza. Panie pośle, mamy dzisiaj 30 lat od okrągłego stołu. Czy można było lepiej? Czy gdyby tak uczciwie powiedzieć, no nie byliśmy pewni, wkroczą, nie wkroczą, chociaż w zasadzie już nikt nie wierzył w tą interwencję sowiecką. No była propozycja zaś ze strony Czałszewsku interwencji, ale chyba Czałszewsku nikt poważnie nie traktował wtedy. Już. Tak, już wtedy go nie traktowano. Ale czy można było uzyskać więcej? No, uważam, że podjęcie rozmów jednak było rzeczą słuszną, a trzeba było rozmawiać, natomiast traktować to trzeba było od początku jako pewien etap, gdzie uzyskujemy tyle, ile można od komunistów, wyrywamy ile można obszarów wolności, a można powiedzieć słowami Piłsudskiego, brać, ale nie kwitować, bierzemy, ale nie kwitujemy, po to, żeby uzyskawszy, no mówiąc językiem bejsbola amerykańskiego, pewną bazę, pójść dalej, tak? A tymczasem myślę, że ci, którzy tak właśnie chcieli, a tacy byli ludzie przy okrągłym stole, uczciwi polscy patrioci, to powtórzę, ich intencje były kompletnie inne niż środowisk, które potem utworzyły ROAD, Unię Demokratyczną, potem Unię Wolności. Oni chcieli po prostu trwałego porozumienia z komunistami po to, żeby wyeliminować obóz niepodległościowy jako ale ten nacjonalistyczny, prawicowy. Też biznes. No, oni się obłowili oczywiście, nieprawdopodobnie. Oczywiście kwestia przecież te fortuny wtedy rosły. Podziału gospodarki na strefy postkomunistyczne i na że tak powiem, tych ludzi z lewicy laickiej, no to był element tego dealu, a to był deal również w mediach. Po to działała Komisja Legislacyjna, RSW, prasa, książka, ruch. To był również deal, że tak powiem, polityczny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, chodzi o struktury państwowe, kwestia MON-u, MSW, kadr dyplomatycznych, MSZ-u i tak dalej. I no, tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście można było zrobić dużo więcej, gdyby jednak wszyscy grali do jednej bramki. Okazało się, że w tej polskiej drużynie, która chciała realnego poszerzenia wolności i wzmocnienia państwa polskiego, znalazła się tylko część ludzi, która przed tym działała w obozie Solidarności i Komitetów Obywatelskich. Panie ja pośle, tu jestem najbardziej radykalnym jakby przeciwnikiem. Właśnie, komu pan by postawił jako młody człowiek pomnik? Ma pan do wyboru premiera Mazowieckiego i premiera Olszewskiego. Mazowieckiego odwołali Polacy w demokratycznych wyborach prezydenckich. Olszewskiego odwołał Sejm, no też wybrany demokratycznie, ale zbuntowany przez siły ale ta scena rządu. Polityczna, która w 1992 roku odwoływała Jana Olszewskiego, ona była podyktowana ustaleniami w Magdalence i Okrągłym Stołem, ale my tu zapominamy o jednej rzeczy. No, ponad naszymi głowami, nas, narodu polskiego, no, wielcy tego świata decydowali o scenariuszach, jakie będą miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. No, nasi, w cudzysłowie nasi komuniści, czyli Jaruzelski i Kiszczak, no bardzo skrupulatnie trzymali się dyspozycji z Moskwy i do tego stołu z opozycją usiedli, wykonali to, co mieli wykonać. Pamiętajmy, że też tylko część tej opozycji była zainteresowana rozmowami z komunistami. Powszechnie wiadomą rzeczą było to, że ta komuna się po prostu wali, sypie. Związek Sowiecki jest w kompletnej rozsypce. Byliśmy już po rozmowach w 1986 roku w Reykjaviku, gdzie jasno Gorbaczow powiedział, przegraliśmy. Gorbaczow-Reagan. Tak jest, przegraliśmy zimną wojnę, Stany Zjednoczone i pan, panie prezydencie Reagan w tej chwili rozdaje karty na świecie. Ustalmy scenariusz działań, aby blok sowiecki rozpadł się, ale z zachowaniem bezpieczeństwa światowego i wycofał się z Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatnie zdanie, Adam Broski. Symbolem okrągłego stołu jest obrazek, kiedy Adam Michnik wznosi toast i mówi tak. Pije za taki rząd, którego premierem jest Lech Wałęsa, a ministrem spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak. Proszę mi powiedzieć, kto z narodu polskiego zgodziłby się wtedy, prawda, z obserwatorów, zgodziłby się na taki haniebny toast, prawda, wzniesiony w Magdalence.
I tak wprawdzie Wałęsa został prezydentem, nie premierem, ale mniej więcej to się tak uderzy. Ten układ został wtedy zabetonowany. Ale Kiszczak został wybrany na premiera, desygnowany na premiera zaraz po wyborach czerwcowych. Tak. Pamiętajmy, że pierwszym premierem był Czesław Kiszczak, na szczęście już tutaj Polacy nie pozwolili, już tak duży opór, że przynajmniej to nie przeszło. Chociaż tej jednej hańby żeśmy uniknęli. Bardzo dziękuję. Adam Borowski, Tomasz Rzymkowski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Sakiewicz. Zapraszam za tydzień.